Rozstrzeliwują jeden, drugi i teraz ja. Drugiego strzelili koło mnie, to mnie aż uderzyło tutaj, coś czułem tak w skroń tutaj. A to był mózg tego Żyda, kawałek mózgu. Patrzę, jedzie ciężarówka taka, mała taka, malutka ciężarówka. No i podjechała, on jeszcze zawrócił bokiem jakoś, także na tych torach i na skrzyni tam u góry dwóch ludzi tam było. I w kabinie był kierowca. On krzyknął coś tamtym, no ci zeskoczyli natychmiast, dwóch cywilów. Zeskoczyli z ciężarówki, no i ten żandarm podszedł sam, jeden z tych dwóch żandarmów i tu rozejrzał się, gdzie te drzwi, te klapy i tą klapę wziął tak i podniósł ten daszek, odłożył. Kazał widocznie tym dwóm cywilom wejść do mnie tam do budki. Oni weszli szybko, tacy ludzie 20 kilka dobrych lat mieli. I w kurtce jeden jakiś tam był, a drugi nie pamiętam już jak był ubrany, ale jakoś. W każdym bądź razie oni usiedli też tam na tej ławce tam z prawej strony. No i w pewnej chwili odzywa się do mnie jeden. Mówi tego, ja tak jest zdezorientowany, jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy oni między sobą rozmawiają jeszcze coś, czy tu, ale widzę, czuję, że po żydowsku chyba rozmawia, a Żyd. Ale on zorientował się, że ja nie rozumiem, to po białorusku do mnie. Kto jestem, a za co tutaj jest, a nie, po co oni chcą, co robią. I tam jeszcze takie zaczął z pytaniami podrzucać różne szybko. No i w końcu kazali wyjść tam, żeby wychodzić. Podszedł któryś, otworzył tą klapę i wychodzić tam. Po niemiecku powiedział tego. Ja tam myślę sobie, no wychodzić, no to tamtych chyba. Oni zerwali się od razu i wysiadają. Wyłażą z tego. Tylko oni wyłażą, a ja siedzę dalej. A oni, słyszę, wrzeszczą tamci żandarmi na mnie jeden. A ten Banszuc pokazuje mi tego, że mam wyjść i do nich tam. No i taki jakiś, wydał mi się taki trochę inny, jakiś zatroskany czy coś. A oni każą iść i tym dla nas iść, pokazali tam i powiedzieli po niemiecku, a tamci już zrozumieli. A ja piąte przez dziesiąte. Owszem, dużo słów niemieckich znałem, bo stykałem się z Niemcami na co dzień, prawda? Każe iść, no i ci idą w stronę tej magazynu tego. No to ja za nimi też, idę za nimi. Doszliśmy tam. A śniegu tak było, po kostki, trochę więcej może tam. No oni stanęli przed tak prawie niecały metr przed murem tym i tego, jeden od drugiego raptem poprawili się, odeszli i ja mnie tam jeszcze krzyczą, jeszcze zorientowałem się, patrzę, że ci tak stanęli, to ja stanę. I odsunąłem się od tego i staliśmy tak w odległości niecałe 1,5 metra może, jeden od drugiego, około 1,5. No i kazali, że ręce do góry podnieść. Ja znowuż patrzę, oni podnieśli ręce zaraz. No to ja też tam drzeszczę z tyłu, już zdenerwowany byłem trochę. I też, no i to też podniosłem ręce do góry. Podniosłem czyło, w pewnej chwili słyszę bach, huk, wystrzał. Ten Żyd, co koło mnie stał, raptem zaczął mamrotać, coś tego, ja nie wiem, czy on modlił się, czy on co mówił, chciał co powiedzieć, to takie gadanie, bełkot, po prostu taki był.
I a jak ten po pierwszym wystrzale, to tak aż poczułem, że taki pył, takie odrobinki z muru widocznie, to odpryski były jakieś. To tak życzył. A i ten drugi, nie wiem, ten koło mnie, co stał, drugi raz strzał i patrzę, ten drugi też osunął się. Kątem oka to widać było, tego pierwszego widziałem, jak zniknął raptem. I ten przełcał bełkota, się osunął się. Osunął się i w tym momencie, dopiero w tym momencie, dziwne, ja wszystko to, przecież w tych warunkach żyłem, słyszało się nad i widziało się wiele rzeczy na co dzień. W tym momencie uświadomiłem sobie, że co to się dzieje, że rozstrzeliwują jeden, drugi i teraz ja. Co to w domu będzie? Jak to, jak dowiedzą się, czy dowiedzą się w ogóle, co to będzie? Poczułem, po nogach mi pociekło, gorąco, poczułem wszystko i nie zapłakałem wcale, ale po prostu no takie, odczułem to przerażenie takie. Dopiero w tym momencie słyszę trzeci strzał, bal znowuż. O, sypnęło na mnie tym. A jak tego Żyda drugiego strzelili koło mnie, to mnie aż uderzyło tutaj, coś czułem tak w policzek, skroń tutaj gdzieś. Żegnąłem się, ale nie zwracałem, już nie było kiedy o tym myśleć. I później jak ten trzeci raz strzelili mi, tak mocno mnie tym pyłem obsypało, kruszynami cegieł, bo to ceglany chyba mur był. I stoję tego. O, z tyłu usłyszałem zaraz rechot takie, ha, 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 ha. Taki śmiał się jakiś ten żandarm, jeden z nich, tak, wszystko były oba. I wołają coś tam tego, ja oglądam się, jeszcze ręce miałem podniesione do góry, no a oni tam krzyczą, wołają, a ten mój, banszyt stary kiwa, że mam iść do nich. No to idę tam, pomału tak opuściłem ręce już i tego, i przychodzę. Przyszedłem tam, tamci coś gadali, żandarmi. A ten banszut wziął te torby puste, na ramię mi powiesił, no i machnął ręką tam gdzieś w stronę domów, gdzie tego, i powiedział coś, gej, coś, matka, mój, na hałzę idź, panie, tam do domu, znaczy mam iść. No zebrałem, idę. To było do domu, to było około 300 metrów gdzieś tylko. Ale przez te torowiska przechodzę, wyszedłem wreszcie na ulicę, już w poprzek przez Starościńską, i później na ulicę swoją, 11 listopada tą wyszedłem, idę tam, tak czuję, mi tu z prawej strony ciągnie coś takie na mrozie, jakby ściąga tutaj na tej skroni, co tu uderzenie miałem. Wziąłem ręką tak, pomacałem to wszystko, ściągnąłem, taka grudka była wielkości dobrej wiśni takiej, dużej, czereśnia, prawie taka. I tutaj ja wziąłem to i tak, no i idę dalej, bo rękawice zdjąłem tylko i to bez rękawicy tak ściągnąłem. I tak w rękach gniotę to po trochę, to wszystko. A to na mrozie zastygło i takie zrobiło się jak guma, prawie elastyczne. A wreszcie patrzę na to, spojrzałem i uświadomiłem, od razu domyśliłem się, co to jest. A to był mózg tego Żyda, kawałek mózgu. Czy oni w głowę trafili, czy w co, nie mam pojęcia i co dalej zrobili. Już omijałem to miejsce z daleka. Bo strach było. No poszedłem, no ale zobaczyłem jak jest, rzuciłem to na ziemię i przyszedłem. Przyszedłem do domu, babcia, no co, zmarzłeś tego? Mówi, nie ma węgla. Mówi, to nic, jakoś przytrzymamy, ale nie trzeba chodzić na te tory. No i mama przyszła z pracy,
I babcia zdaje relację, mówi tego, on chyba on chory jest, mówi zmarł może i tego nie chciał jeść, nic nie tego. Mama przyszła, rękę mi do czoła przyłożyła i mówi, no tak, temperaturę na pewno ma, nic tego, no niech pośpi. A ja już tak, taki półśpiący byłem, no i pospałem jakoś całym. I nic nikomu nie powiedziałem. Na tor nie chodziłem, już przestałem chodzić. A mama dopytywała się ciągle, jak tam było, co, gdzie, co, dlaczego ja taki jakoś wróciłem taki osowiały wtedy, taki wszystko. I dopiero po dwóch latach, prawie dwa lata to były, jak Niemcy odeszli, tak, to ja się przyznałem mamie, co to było. Mama się od razu tak się rozpłakała, biedna, i mówi, matczyne serce czuło, mówi, że to było, groziło coś groźnego, strasznego.